W dzisiejszym odcinku zbudujemy coś ciekawego i tym razem nie będzie to niestety baza kosmiczna na Marsie, ale domek, w którym będziemy sobie mieszkać w dzisiejszym odcinku. Dlatego jeżeli chcecie mi w tym pomóc, to pamiętajcie o tym, że zostawić subskrypcję z znaczkiem, łapkę w górę i koniecznie oglądajcie ten odcinek do końca. I myślę, że możemy sobie zacząć powoli tutaj budować. Tak jak widzicie, udało mi się zarobić już $1600, dlatego odbierzemy to sobie i możemy tutaj zacząć sobie powoli coś budować. Dobra, tutaj mamy jakieś fundamenty i tak dalej, zaraz sobie to wszystko postawimy. W ogóle nie mamy niestety żadnego sąsiada, ale zobaczcie tam dalej, jakie są ogromne wille. Liczę na to, że nam też uda się coś tak ciekawego zbudować, dlatego wszystko sobie będziemy tutaj ładnie, powoli stawiać, póki jeszcze mamy pieniądze. Dobra, niech ktoś tutaj ładnie zarabia, to możemy sobie kupić jakąś trawę za $600 aż. Dobra, kupujemy trawę za $600. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale jak już możemy sobie kupić, to sobie kupmy. Co my tutaj w ogóle teraz robimy? Ja myślałem, że będziemy sobie budować domek, a jak na razie to tutaj nic nie budujemy, tylko coś przed domkiem. Ale dobra, niech sobie to będzie. Tu mamy teraz jakieś schody. Parking spot za $8000. Ej, no powiem wam szczerze, że nie myślałem, że to jest takie drogie, a już w ogóle nie mam pieniędzy. Mogę sobie jeszcze odebrać te $13 i postawić sobie podłogę. No i to wszystko, niestety. Nic sobie więcej już nie zbudujemy. Dlatego wiecie co? Mamy jeszcze dużo robuxów. W dzisiejszym odcinku pewnie tych robuxów sobie dużo wydamy, dlatego kupmy sobie... Ojejku, ile to kosztuje wszystko. Dobra, kupmy sobie chociaż 500 000 za 600 robuxów. No dobra, właśnie wydaliśmy bardzo dużo robuxów, ale niech będzie. Mamy bardzo dużo pieniędzy, więc bardzo fajnie. I co możemy sobie teraz? Jakiś samochód kupić? Dobra, samochody sobie chyba kupimy jakieś zaraz, bo na razie mi się wydaje, że nie stać mnie za bardzo na samochód, ale dobra, dalej sobie budujemy teraz nasz domek i co my teraz tutaj mamy? Wreszcie jakieś ściany będą w tym domu, dobra, mega fajnie, ściany nam się na pewno przydadzą, no bo jak mogę mieć dom, w którym nie ma żadnych ścian, sufitu, a nic takiego. Liczę na to, że te 500 000 starczy mi na to, żeby ten domek skończyć, bo jeżeli go nie skończę, to będzie troszkę słabo, ale dobra, na razie sobie tutaj wszystko ładnie budujemy. Jeszcze w ogóle nic nie zaczęliśmy robić w środku, a ja już wydałem ponad 10 000 z tego naszego 500 000. Co ja tutaj buduję? Ej, to wszystko kosztuje tyle, że to jest po prostu jakaś masakra. 50 tego nie kupujemy. Nie ma takiej opcji, że ja kupię to za $55000. To jest tylko zamykanie drzwi. Nie jest mi to potrzebne. Liczę na to, że nikt mnie nie okradnie. No chyba, że w nocy przyjdzie jakiś bandyta czy coś. Ale dobra, to nieważne. Chyba złodzi bardziej. Co ja w ogóle gadam? Dobra, nieważne. Budujemy sobie teraz kuchnię, chyba tak mi się wydaje. Co mi się stało w głowę? Już udało mi się na szczęście stamtąd wydostać i możemy sobie dalej tutaj wszystko ładnie budować. Co mamy tutaj na zewnątrz? Na zewnątrz sobie chyba też możemy tutaj zbudować jakiś ładny balkonik. Tutaj sobie jakieś poręcze postawić i tak dalej. A czy możemy sobie jeszcze jakiś zrobić, nie wiem, basen czy coś takiego? To było mega fajne, tak myślę. Stół za $1000. Owoce za $1000. No ja normalnie nie wiem, o co tutaj chodzi. Czemu to wszystko jest takie drogie? Ej, coś czuję, że raczej mi zabraknie pieniędzy, okej? Raczej mi pewnie zabraknie pieniędzy, ale to sobie na razie zostawmy. Oby jakoś nam tutaj na wszystko ładnie starczyło i chyba teraz zbudujemy jakiś pokój, tak mi się wydaje. Albo salon czy coś. Dobra, ja nie wiem, wszystko tutaj po kolei stawiam. Zobaczcie, ile my tego wszystkiego tutaj mamy. I tu będzie nasz pokój. Dobra, mega fajnie. Będzie nasz pokój, w którym będziemy mogli sobie chyba mieszkać, tak mi się wydaje. Nawet jest ładna garderoba. Widzę, że mam bardzo dużo ubrań. Ja sobie tu jakieś drzwi postawiłem. Dobra, dalej to wszystko stawiamy. Czy mam tutaj lustro na ziemi? Ja myślałem, że to lustro sobie jakoś też ładnie zamontujemy. Toaletę sobie oczywiście jeszcze całą postawimy. Ja już zaraz wydam $100000. Serio. Cały czas tutaj tylko buduję, buduję, a kasa nam coraz szybciej leci. Dobra, nie, ja tutaj nic nie chcę w toalecie. Dobra, wychodzimy sobie stąd. I tu mi się wydaje, że wszystko udało nam się już ładnie skończyć. I to jest ostatni pokój chyba, który musimy zrobić, tak? Serio? To jest ostatni pokój? Ej, tak szybko skończymy cały dom. Dobra, tu jeszcze sobie coś postawmy. A nie, no oczywiście jeszcze będzie strych. Dobra, ten pokój też jest ładnie skończony. Nie wiem w sumie, który mi się bardziej podoba, ale w jednym na pewno będziemy sobie mieszkać. Mogę to otworzyć? Ej, mogę to otworzyć. I co my mamy teraz tutaj u góry? Aha, tu u góry mamy nasze poddasze, nasz strych, który chyba też sobie możemy ładnie cały zrobić, dlatego wszystko sobie tutaj fajnie zbudujemy. Ej, to ten domek jednak nie będzie taki mały, jak myślałem. Ja myślałem, że on będzie jakiś malutki, że tutaj sobie za dużo nie zrobimy, a sami zobaczcie, że my cały czas coś tutaj stawiamy, cały czas sobie coś budujemy. Tu u góry chyba będzie jakiś taki pokój do grania i taki w dodatku ukryty na dachu, więc ogólnie bardzo fajnie to wygląda, podoba mi się to. Tu mam jeszcze jakieś okienko na naszego sąsiada, który sobie też tam powoli coś buduje, ale tam dalej są takie wille, że masakra, serio. Dobra, zejdźmy sobie teraz tutaj na dół i wydaje mi się, że już chyba wszystko skończyliśmy, tak? No, udało nam się, czy to jeszcze nie jest koniec? Dobra, tu jeszcze musimy sobie jakieś chyba szafeczki powstawiać, tu jeszcze jakiś zlew, dobra, tu sobie jeszcze wszystko ładnie powstawiam, żeby skończyć naszą całą kuchnię. I teraz tak, czekajcie, położę sobie jeszcze po tym domku, wyjdziemy sobie tutaj na taras. Ej, wydaje mi się, że wszystko mamy, dlatego zaraz sobie przejdziemy chyba do budowy kolejnego domku, żebyśmy mieli jeszcze jakiś lepszy domek, tylko no czekajcie, tak patrzę, tu jest skończone, czy my czegoś jeszcze nie zrobiliśmy? Halo, mogę sobie wyjść na przykład na zewnątrz. To kosztuje coś za $55000, ja normalnie nie wiem, czy ja chcę to kupować, ale mamy tutaj level up za 30000. Ej, czekajcie, czy ja będę mógł sobie zbudować teraz lepszy dom dzięki temu? Dobra, na razie nie kupuję żadnego samochodu, kupmy sobie level up i co się teraz stanie? Ej, ja nie odebrałem w ogóle pieniędzy. Dobra, nie wiem, czy to był dobry pomysł. Nie, cały domek nam się burzy, co tu się dzieje? To po co ja to wszystko budowałem? Cały dom zbudowałem po to, żeby nam się zniszczył i wszystko zapada nam się pod ziemię. Ale wiecie co? Mam jeszcze 350 000
tysięcy dolarów, a wydaje mi się, że dzięki temu będziemy mogli sobie teraz budować trochę lepszy domek, tylko niech najpierw to wszystko nam się tutaj usunie. No i tak jak widzicie, cały dom został zburzony i teraz będziemy mogli sobie zbudować chyba jakiś lepszy, jakiś droższy, nie mam pojęcia, ale dobra, zaczniemy sobie tutaj budować. Tak, możemy sobie oczywiście kupić jakiś samochód, tylko ja samochodu jeszcze na razie nie potrzebuję, bardziej mi się zająć tym całym domkiem. I ten domek chciałbym jeszcze dzisiaj calutki skończyć, nie wiem czy nam się to uda, ale patrzcie, dwa domy na jednym odcinku normalnie zbudujemy, to jest jakaś masakra, tylko że to poprzedni cały zburzyliśmy, ale dobra, niech już sobie tak zostanie. I co my tutaj teraz budujemy? I powiem wam, że ten chyba będzie dużo, dużo większy niż tamten. Co to jest teraz? Fontana za... Dobra, nie, 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 ja żadnej fontany za 44 tysiące nie będę kupować, to przecież bez przesady. Mamy jeszcze 320 tysięcy i liczę na to, że nam to starczy. Jakie tu jest wielkie podwórko z tyłu. Dobra, mega fajnie. Najpierw sobie postawmy tutaj ścianki naokoło naszego domku, jakieś drzwi jeszcze. I no dobra, blokować drzwi też nie będziemy, bo to jest wszystko takie drogie, że normalnie masakra. Ja bym chciał wszystkie ścianki sobie tutaj postawić, żeby zobaczyć, jaki dom, ten dom będzie duży, a wydaje mi się, że naprawdę będzie bardzo duży. Dlatego dobra, może sobie ten pokoik teraz na przykład zrobimy. Chyba jeszcze nie mogę. Muszę sobie najpierw wszystkie ścianki tutaj powstawiać. Dobra, to sobie też stawmy, to sobie też stawmy. I tutaj będziemy mieć nawet chyba jakiś podwójny garaż. No zobaczcie, na bogato normalnie. Bardzo fajnie. Czy ja mogę sobie go jakoś otworzyć? Mogę sobie przez niego przejść. Dobra, chociaż tyle. Kolejne ściany, tylko że jeszcze w tych pokojach nie mogę sobie nic niestety zrobić. Ja chciałbym sobie już tutaj wszystko zacząć ładnie budować. Pewnie będzie też jakieś wejście do góry, tak mi się wydaje. Dobra, zaraz sobie wszystko sprawdzimy. Ostatnie ścianki już tutaj stawiamy i to jest chyba ostatnia. A, tu już podłoga teraz. Dobra, mega fajnie. Wszystkie ścianki już mam powstawiane. Okna sobie też tutaj musimy ładnie powstawać. No i wreszcie możemy zacząć budować nasze wnętrze. Dobra, zaczniemy sobie od tego pokoju. Co tutaj jest? To jest chyba jakiś taki pokój. Nie wiem w sumie co to jest. Dobra, to niech to sobie tutaj będzie. Bardzo fajnie. Ja na razie chciałbym zbudować jakiś pokój dla siebie. Później oczywiście musimy kupić jakiś samochód, tak? Musimy mieć jakiś super samochód, skoro mamy taką willę, z tego co widzę. Tutaj będzie jakaś łazienka. No, tu już widzę luksusową łazieneczkę. Bardzo fajnie, to mi się podoba. Co mamy tutaj dalej? Też sobie wszystko ładnie stawiamy. Światła. Ile mamy jeszcze? 250 tysięcy. Dobra. Ja myślę, że na luziku zbudujemy cały ten dom. Aha, tu jest jeszcze drugie piętro. Dobra, to może być trochę problem, ale mamy duży telewizor. Jeszcze widzę, mamy PlayStation. Bardzo fajnie. Dobra, tu będzie jakieś ogromne okno. Nawet fajnie słoneczko na wyszło, aż mi normalnie razi w oczy. I dalej możemy sobie zbudować teraz tutaj kolejną calutką kuchnię. W ogóle mogę sobie tutaj ręce umyć czy coś? Mogę. Dobra, bardzo fajnie. Teraz sobie włączymy na razie ten kran. Tutaj sobie możemy jeszcze postawić jakieś krzesełka. I chyba skończyliśmy wszystko tutaj na dole, tak mi się wydaje. Może. O nie, no przecież tu jest jeszcze cały garaż. Dobra. Czemu to jest takie drogie? Co to jest w ogóle? Pizza za 5800 dolarów. Ej, ja mogę to w ogóle wziąć? Co to jest? Mam pistolet, który mogę strzelać. I tu mam jeszcze chyba jakieś taco, które sobie mogę zjeść. Dobra, tylko ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł to wszystko kupować. Potem sobie może to jeszcze kupimy, bo i tak wydałem na to chyba z 20 tysięcy, a to jest bardzo dużo. Dobra, i dalej mamy jakieś drzwi. Dobra, to sobie też wstawmy i możemy sobie... Basen kupiłem za 28 tysięcy. No nie wierzę w to. Cały basen za 28 tysięcy. To może zaraz sobie tutaj na razie wrócimy. Postawię sobie jeszcze tylko tutaj płot naokoło, żeby nikt nam na pewno nie wchodził. I wejdźmy sobie teraz na górę naszego domu. Ja no naprawdę, ja jestem pewien, że nam nie starczy. Ile my tam zarobiliśmy? 18 tysięcy aż. Dobra, to może nam jednak starczy. Tylko będę musiał sobie pójść jeszcze odebrać później trochę pieniędzy. Ale ten dom będzie naprawdę mega duży. Serio, bardzo mi się podoba. Z tego co wiem, to ogólnie domów można łącznie zbudować 5. Ale my sobie dzisiaj zbudujemy 2, bo 2 to jest i tak bardzo dużo. A chciałbym sobie ten skończyć, bo ten mi się naprawdę mega podoba. Bardzo ładnie wygląda, tylko jestem jeszcze ciekawy, jak będzie wyglądać ta góra. Może tutaj u góry też będzie jakiś pokój do gier, czy coś takiego. Tylko w ogóle będziemy mogli sobie patrzeć z góry na salon? Czekajcie, ja to chcę zobaczyć normalnie. Tak, będziemy mogli sobie patrzeć. Nawet mamy taki wielki żyrandol na jakichś łańcuchach, więc bardzo fajnie to wygląda. I dalej możemy sobie tutaj postawić jeszcze jakieś okna. I co dalej możemy sobie tutaj robić? Tu jeszcze możemy sobie... Aha, musimy sobie chyba teraz wszędzie okna powstawać, żeby sobie dalej budować całą tutaj górę. Nawet mamy tutaj, widzę, jakiś balkonik fajny, na który sobie możemy chyba wyjść? Możemy sobie wyjść. Bardzo fajnie. Zobaczcie, jaki ten dom jest ogólnie duży. Naprawdę mi się podoba, tylko na razie chciałbym sobie to wszystko ładnie tutaj skończyć. Tu u góry jeszcze będzie łazieneczka. Dobra, wszystko sobie ładnie stawiamy. 100 tysięcy nam już zostało. Ej, naprawdę coś się boję, że może nam nie starczyć. Albo, że nie kupię sobie niestety samochodu. A też bym chciał sobie jakiś samochód kupić. Ale dobra, na razie tutaj wszystko kupujemy. Nawet mam jakieś ładne obrazy. Bardzo fajnie to wygląda. Ten pokój skończony. To mi się też podoba. Zobaczcie, tu możemy sobie wyjść, popatrzeć na wszystko. No niestety żadnego sąsiada nie mamy. Znaczy mamy, ale są tam dalej. Tam na wzgórzu w ogóle. Ja idę potem jeszcze przejść sobie te domy, bo te domy też wyglądają naprawdę mega ładnie. Tylko najpierw sobie wszędzie tutaj ładnie powstawiamy. Tu będzie jakiś kolejny pokój. I ten dom jest naprawdę ogromny. Zobaczcie, że tu jest w ogóle pokoi, łazienek i wszystkiego. Tu możemy sobie jeszcze pomalować. A nie, to jest obraz przecież. Dobra, co ja w ogóle gadam za głupoty? Ściany w kolejny pokój. Dwie toalety u góry będą aż. Dobra, to nam się też na pewno przyda. Tu jeszcze będzie jakiś kolejny pokój, chyba dla jakiejś dziewczyny, bo jest cały różowy. No i chyba mamy górę całą skończoną. Tylko musimy sobie jeszcze powstawiać drzwi. I tak mi się wydaje, że to jest koniec. Dobra, zostało nam jeszcze 44 tysiące dolarów, więc to jest całkiem dużo. Możemy sobie zeskoczyć tutaj na dół, tak żeby się nie połamać. I teraz na zewnątrz możemy sobie jeszcze postawić to. Co to w ogóle teraz jest? A, to jest do ogniska tutaj, żeby sobie ognisko móc zrobić. Jakaś imprezka może będzie czy coś. To można sobie wstawić. I mamy wszystko ładnie skończone. Ale zobaczcie, jak
jak te domy na wzgórzach wyglądają. One wyglądają naprawdę świetnie. Bardzo mi się to podoba. Wiecie, jak stawicie dużo apek w górę, to może sobie kiedyś taki domek jeszcze zbudujemy. Tylko czy możemy zrobić teraz level up? Nie możemy, bo muszę sobie postawić jeszcze oczywiście tutaj trawę i mogę sobie dobrać w ogóle 40 tysięcy aż, więc ogólnie naprawdę mega fajnie. Kupmy sobie jakiś samochód. Ja bym chciał sobie jakąś furkę fajną kupić, ale nie, za tyle, spokojnie. Możemy sobie kupić na przykład taki samochód? Nie, to jest w paczce. Wiecie co, te samochody są naprawdę cholernie drogie, ale chociaż kupimy sobie, o, taki za 25 tysięcy, ja myślę, że spoczko, taki samochodzik nam się przyda. No i zobaczcie to, ej, ten samochód wygląda naprawdę całkiem ciekawie. Zapłaciłem za niego 25 tysięcy, więc w sumie nie był aż taki drogi. Weźmy sobie teraz nim, pojedźmy. O, dobra, mogę sobie go tutaj odpalić i jedziemy sobie zobaczyć te domki, które są tutaj obok nas, bo te domy, no, wyglądają jak jakieś, nie wiem, ogromne zamki czy coś takiego, nie mam normalnie pojęcia. No szybciej jeźdź ty samochodzie. Ej, czemu on jest taki wolny? Normalnie nie wiem. Dobra, weźmy sobie tutaj ładnie, podjedźmy. Zobaczcie, normalnie kasa z tego aż leci. Tu naprawdę musi mieszkać ktoś bardzo bogaty, ale ta willa wygląda świetnie. Są w ogóle chyba 4 garaże, jak nie więcej, tylko jeszcze nie jest niestety calutki skończony. Z drugiej strony wygląda tak samo, tylko tam jeszcze są jakieś samochody, a może oni konkurują między sobą, kto zbuduje lepszy dom. Dobra, serio nie mam pojęcia. Wróćmy sobie jeszcze tutaj do nas. No i nasz domek, powiem wam, kurde, jak nas to słońce tutaj razi. Nasz domek wygląda naprawdę świetnie. Bardzo mi się podoba. Uważam, że udało nam się tutaj zrobić kawał dobrej roboty, tylko przydałoby nam się jeszcze postawić oczywiście tą fontannę za 44 tysiące. Dobra, postawimy się tutaj jeszcze fontannę przed domem, mamy samochodzik, no i cały dom jest już skończony. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. Do środka sobie możemy wejść. No i tak, tutaj jeszcze w garażu zostało kilka rzeczy, ale pizza kosztuje... Dobra, nie, do garażu nie wchodzimy. Tam jest też ładnie skończone. No nie wiem, fajnie to wygląda. Mi się naprawdę podoba. No i słuchajcie, może sobie jeszcze kiedyś zbudujemy trzeci, czwarty, a nawet piąty dom, ale dzisiaj to było na tyle. Bardzo wam dziękuję, że zostaliście do końca tego odcineczka. No i my się widzimy w kolejnych. Siemka wszystkim.